ostatnie przed wakacyjną przerwą spotkanie w programie Studio w Szczecinie.pl. Zaczynamy właśnie teraz. Michał Kaczmarek. Kłaniam się i zapraszam. Przez najbliższe kilkanaście minut będziemy rozmawiali o kulturze w naszym mieście w odniesieniu przede wszystkim do wydarzeń, eventów i koncertów i wszystkiego tego, co się będzie działo w tym miejscu, w którym się właśnie znajdujemy. Ale nie tylko. A znajdujemy się w Teatrze Letnim, który w tym sezonie właśnie będzie mieć swoją premierę po remoncie. Jak widać, jest dość spektakularnie. A czy spektakularnie będzie tutaj także pod kątem artystycznym? O to zapytam już za moment naszych dzisiejszych gości, jednocześnie przypominając Wam o zadawaniu pytań i komentarzy, a pytamy, jakie koncerty, jakich wydarzenia chcielibyście w tym miejscu, w Teatrze Letnim, oglądać. Może macie jakąś swoją wymarzoną gwiazdę i podpowiemy tą gwiazdę naszym dzisiejszym gościom, którzy w dużej mierze za program artystyczny Teatru Letniego będą odpowiedzialni. A z nami Robert Grabowski, Szczecińska Agencja Artystyczna. Dobry wieczór. Adam Drochulski, Agencja Event Art. Dobry wieczór. A także Piotr Trafny, Koncerty Szczecin.pl i Klub Kosmos. Dobry wieczór. Szanowni panowie, to zanim przejdziemy do tej dyskusji artystycznej i będziemy rysować plany, kto tutaj może wystąpić na przestrzeni najbliższych miesięcy, to zapytam o takie pierwsze wrażenia. Czy nowy Teatr Letni to jest wydarzenie godne tej lokalizacji, godne wielkich artystów i czy tutaj rzeczywiście jest taki potencjał, żeby się działo? Panie Robercie. Nie mam pierwszej powiedzieć. Dobrze, bardzo, dobrze. Bo to będzie dyplomatyczna odpowiedź, a potem będą... Jako gospodarz. Jako gospodarz. Dobrze. Znaczy pierwsze, co może wręcz banalne, ale jak się teraz wchodzi, to czuć drzewo. Czyli taką świeżość od tych ławek, to jest coś niesamowitego. No ale myślę, że tutaj takim jednym z większych, największych plusów, mam nadzieję, że oczywiście oprócz akustyki, to jest to, że ten amfiteatr jest zadaszony. I to spowoduje to, że tutaj te wydarzenia artystyczne będą się mogły odbywać zdecydowanie dłużej, częściej. Nie będzie groziło to, że one się nie odbędą, albo jak będą się odbywać, to będą odbywały się w dobrej atmosferze, w dobrej pogodzie. Nic nie stanie na przeszkodzie, żeby się to wydarzenie odbywało. No ja jestem zachwycony. Mi się to bardzo podoba. Ja tutaj byłem ostatni raz, kiedy jeszcze stały tutaj rusztowania, kiedy ten dach był stawiany. Mi się bardzo podoba i mam nadzieję, że oprócz tego pięknego efektu wizualnego, również ten efekt serca, tego dusza, co tutaj ma się wydarzyć na scenie, również będzie piękne. Panie Adamie, z pana punktu widzenia, amfiteatr zadaszony, jak pan Robert powiedział, czyli zaleta, ale trochę mniejszy. Ja zacznę od innej strony, tu nawiążę do Roberta, więc rzeczywiście usytuowanie w ogóle amfiteatru jest cudowne w tym parku. Dodaje ten stawek takiego smaczku, ta zielenina, hasiory, nie wiem, czy one jeszcze stoją, czy nie stoją, ale panie, daj mi trochę mikrofon bliżej, jeżeli mówię. Ale rzeczywiście obiekt wygląda, jak się tu wchodzi, imponująco. Ten dach robi wrażenie. Myśmy tu już z kolegą, zanim weszliśmy na antenę, mówili, że świetnie tu technicznie będzie rozwiązanie, że łatwiej będzie montować i światło, ekrany i wszystkie inne rzeczy, które będą potrzebne do dużych produkcji. Ławki rzeczywiście, świeżynki pachną pięknym, zdrowym drewnem. No i na koniec zostawię tylko to, co rzeczywiście mnie troszeczkę boli, dlatego że kiedy ja robiłem tu koncerty, atest był na 4,5 tysiąca widza, czasami nawet z przymrużeniem oka, kiedy strażacy się odwracali, grało się paręset osób więcej. Myślałem, że to po remoncie będzie gdzieś oscylowało w granicach 3,5 tysiąca miejsc. No, jest 2700. Jest i będziemy musieli się z tym pogodzić, tylko że mówię, to przy dużych produkcjach, przy dużych zespołach, kosztownych rzeczach, to cena biletu będzie musiała być większa, bądź będzie trzeba niestety latać z kapeluszem i szukać wsparcia u sponsorów. No i
To tyle, jeżeli chodzi o pierwsze reakcje. Zaraz będziemy o tych wydarzeniach artystycznych. Piotrze, jeżeli chodzi o to, jak ty widzisz scenę, czyli to, co widzimy tutaj przed nami, ale także ogólnie całe audytorium. No, obiekt jest na pewno zjawiskowy. Scena jest bardzo duża, więc no nie będzie tu problemu, żeby ugościć dużą scenografię, dużo światła, duże zespoły, czy kilka dużych zespołów jednego wieczoru. Ja bym sobie życzył, żeby ta mniejsza ilość miejsc była rzeczywiście problemem, żeby te koncerty były wyprzedane na tym poziomie, który tutaj aktualnie jest dostępny. No, od środka dach robi chyba jeszcze większe wrażenie niż na zewnątrz i naprawdę tutaj no nic, tylko czekać na pierwsze wydarzenia. Panowie, nasi internauci, których zapytaliśmy o to, kogo by chcieli tutaj zobaczyć, bardzo często pisali światowe gwiazdy. My chcemy w Szczecinie wreszcie, żeby wystąpiła jakaś światowa gwiazda, tak jak w Krakowie, we Wrocławiu, w Katowicach czy w Warszawie. Z panów punktu widzenia, Piotrze, od ciebie zaczniemy teraz, czy Teatr Letni będzie mieć potencjał na światowe gwiazdy, czy to, właśnie? To znaczy, ja na pewno chciałbym zacząć od zareklamowania wydarzenia, które się tu odbędzie 5 września, przy którym mam przyjemność tam współpracować z organizatorem. No, wystąpi tutaj Nigel Kennedy, czyli no, światowej sławy skrzypek, który razem z gitarzystą Mike'em Sternem, który współpracował z Milesem Davisem między innymi, zagrają program Tribute to Jimi Hendrix. Tak więc no, ta przynajmniej jedna gwiazda z zagranicy tutaj w tym sezonie wystąpi. Na pewno w kolejnych sezonach, kiedy już nowa odsłona teatru tutaj się trochę opatrzy pod względem technicznym, no bo to też jakby jest nowy obiekt, to nie zawsze jest łatwo przekonać menadżerów zagranicznych do nowego miejsca, kiedy nie można im pokazać zdjęcia z tego, jak to wygląda tutaj już roboczo. Na pewno się powinno udać. Panie Adamie. Jeśli chodzi o zagraniczne gwiazdy, to ja już z racji wieku nie sięgam po tych wykonawców, po te zespoły, które dzisiaj są osłuchiwane przez młodzież, ale prowadzimy rozmowę z panem Andrzejem Marcem na temat ściągnięcia w przyszłym roku. Chris de Berg wystąpił kilka lat temu w Poznaniu i był znakomity koncert. Przedział wiekowy widza od 18 do 80 lat, a więc znakomity koncert. Łapiemy się. W formie. I ja myślę, że przy pomocy zaprzyjaźnionej estrady zrobimy, że może się to uda zrobić. A pozycja Andrzeja jest bardzo mocna w świecie i to jest liczący producent, także przypuszczam, że jeśli chodzi o zagraniczne nazwisko, to takie może się w przyszłym roku uda do Szczecina zaprosić. No to jeszcze dopytam panie Adamie, bo rozmawialiśmy przed wejściem na antenę o tym potencjale Szczecina, jeżeli chodzi o światowe gwiazdy. No to ambicje są takie, że mieszkańcy by chcieli. Artyści jakoś tak to nasze miasto dotychczas omijają, jeżeli chodzi o ten potencjał światowych gwiazd. Z czego to może wynikać? Jesteśmy za blisko Berlina, czy my nie mieliśmy infrastruktury dotychczas? Ktoś kiedyś, ja jestem w ogóle poznaniakiem, kiedy przeprowadziłem się na początku lat 70. do Szczecina i tutaj zacząłem również organizować. Wszyscy mi z Poznania zazwyczaj, Szczecin świetnie usytuowany, blisko Dania, Szwecja, Niemcy, czyli i Polacy, jak się wszyscy zjadą, tam dopiero można zrobić duże imprezy. Nieprawda. Szczecinianie jeżdżą na koncerty do Berlina, jeżdżą do Kopenhagi, Sztokholmu, na północ, do Skandynawów. I myślę, że ta lokalizacja jest dla nas tym takim małym nieszczęściem. Poza tym no, duże produkcje, tu takie jak tutaj kolega na pewno będzie robił, bo tyle dobrego słyszałem o zamiarach i o możliwościach. Wymagają jednak no,
dużej ilości miejsc, a poza tym też i tej przestrzeni dla tego młodego widza skaczącego. Tu w amfiteatrze no niestety tego nie ma i nie będzie. Łatwiej już w hali netto taką imprezę zorganizować. To jeżeli panowie pozwolicie, przeczytam komentarz jednego z naszych internautów. Kiedyś w Teatrze Letnim występowała Apokaliptika. Na starym stadionie Pogoni wystąpił Limp Bizkit, a w Domu Kultury w Gryfinie pierwsze koncerty dawał Green Day. Więc może wreszcie jakiś zagraniczny zespół. Czyli jest to marzenie, żeby te światowe gwiazdy Szczecin wreszcie odwiedziły. Panie Robercie, jeżeli chodzi o plany Szczecińskiej Agencji Artystycznej, to one w tym sezonie raczej światowych gwiazd nie przewidują, ale rozumiem, że to tak rozpędzało. Czy wiesz co, tak mówimy, że my jesteśmy po to, żeby dawać ludziom radość i spełniać ich marzenia, bo to nasze takie zadanie trochę. W tym sezonie może być ciężko, bo ten sezon w ogóle po pierwsze jest krótki, bo ten amfiteatr dopiero zostanie otwarty na początku sierpnia. To już jesteśmy te 3-4 miesiące. Debiutował dopiero, tak, jak i sprawdzał. Sprawdzał się. Jesteśmy te 3-4 miesiące do tyłu, jeżeli możemy tak powiedzieć. To nie jest problem. Bardziej traktujemy to jako wyzwanie, więc w tym roku może być nie, że ciężko, ale będą koncerty, będą wydarzenia. Ja tutaj sobie nawet wypisałem to w zasadzie każdy weekend do początku października. Są zaplanowane wydarzenia, koncerty. Nie tylko organizowane przez Szczecińską Agencję Artystyczną, ale przez podmioty zewnętrzne. To będzie dla nas wyzwanie. Też do tego, żeby przyzwyczaić to co Piotr powiedział, i całą branżę do tego, że w Szczecinie jest nowy amfiteatr. Że może warto przyjechać, zrobić. Może jak pójdzie dobra opinia w Polskę, pójdzie dobra opinia w świat, to będzie łatwiej wtedy kogoś tutaj ściągnąć, namówić, żeby przyjechał i zagrał tutaj taki koncert. Dla nas to jest wyzwanie, do którego z chęcią i z przyjemnością stajemy i myślę, że przyszły rok może będzie można zrobić już taką pierwszą ewaluację, zobaczyć jak to wszystko funkcjonuje, jak to chodzi. Ja się bardzo cieszę na przykład z tej rozmowy, że jest za mało miejsca do tańczenia. Może jak będzie potrzeba, to trzeba będzie może wykręcić ławki. Nie wiem na tę chwilę, to tak się śmieję, ale takie zgłoszenia, które się pojawiają, będą czy uwagi, są cenne. Zobaczymy to wszystko w praniu. Jak to kiedyś mój dyrektor mówił, trzeba wszystko przejść bojem, zobaczyć jak to funkcjonuje. To jest rzeczywiście bardzo istotna sprawa. To jeszcze, Robercie, jedno pytanie, bo Teatr Letni był przez jakiś czas nieczynny z oczywistych powodów, bo tutaj się wszystko działo, tutaj trwała przebudowa. Z takiego punktu widzenia przestrzeni miejskiej zauważyliście jako Szczecińska Agencja Artystyczna, że jest zapotrzebowanie na amfiteatr w Szczecinie jako miejsce kulturalne? Czy może no, jakoś te nam sezony minęły? I nie było takiej nostalgii, że och, te koncerty by się działy, gdyby amfiteatr był. Wiesz co, ale mi się wydaje, że było takie wśród mieszkańców, że ten amfiteatr stoi i nie chcę powiedzieć, że był pusty, ale ten brak dachu zawsze gdzieś tam powodował to, że był taki lęk, ojej, w amfiteatrze wydarzenie, nie wiadomo, czy ono się odbędzie, czy ten deszcz nie przeszkodzi i tak dalej. Ja myślę, że to diametralnie zmieniło teraz pozycję amfiteatru w Szczecinie i na mapie w ogóle, jako miejsce koncertowych w naszym mieście. I myślę, że to jest i będzie idealne, bardzo dobre miejsce do tego typu wydarzeń. Naszych widzów wciąż konsekwentnie zachęcamy do zadawania pytań. Jakie zespoły chcielibyście zobaczyć w Teatrze Letnim? Jakie występy, jakie prezentacje? Co tutaj mogłoby się według was dziać, żeby Szczecin był jeszcze bardziej atrakcyjny, jeżeli chodzi o wydarzenia kulturalne i wydarzenia rozrywkowe? Czekamy na wasze komentarze. Piotrze, jeżeli chodzi o kwestie związane z przestrzenią, to trochę powtórzę pytanie, które zadałem Robertowi, ale trochę je poszerzę, bo jest tak, że był taki moment, kiedy mówiliśmy, że w tym Szczecinie to nie ma za bardzo gdzie zrobić koncertu, a teraz nagle jest tak, że jest Netto Arena, jest Teatr Letni, Przecław też ma bardzo prężnie działający Dom Kultury, Filharmonia i nagle się może okazać, że tych przestrzeni jest tyle, że no właśnie, czy teraz nie będziemy mieli klęski urodzaju, jeszcze jest Kosmos, przecież widzisz osobiście, że działa, ma ambicje. Sądzę, że tego miejsca brakowało, jest to miejsce, no tak jak wspomnieliśmy, zadaszone, które może działać w sezonie plenerowym, takim wydłużonym od, myślę, że spokojnie drugiej połowy kwietnia do początku października. Ta pojemność w postaci połowy pojemności Netto Areny to też jest tak akurat, no za tą połową pojemności idą mniej więcej
połowa kosztów netto areny, więc jakby też można tutaj przyjść z wydarzeniami, które właśnie w netto arenie by się po prostu nie kalkulowały organizatorowi. Byłoby to granie do w połowie tylko wypełnionej hali, a tutaj będzie to komplet widzów. I tutaj też co do tego, że to jest zadaszona przestrzeń, no ja tutaj przychodzę w tym roku z koncertami artystów, których gościłem wcześniej, czy to na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich, czy na Wyspie Grodzkiej, lub na placu przed właśnie Domem Kultury w Przesławiu. No i tutaj będziemy to realizować z dużo większym spokojem o warunki atmosferyczne, no, które po prostu ani nie popsują montażu, ani prób, ani samego występu. Rozumiem, że w tym momencie jesteśmy już w takiej sytuacji w Szczecinie, że jak ktoś by powiedział, że nie ma miejsca do zagrania koncertu, to byłaby to nieprawda. Tak, byłoby to zdecydowanie naciągane. Znaczy, oczywiście jest być może tam jakaś, ostatnio w studio rozmawialiśmy u was, że brakuje trochę może sali gdzieś tam siedzącej, trochę mniejszej niż Filharmonia. Na pewno by się znalazła jakaś luka, ale już zdecydowanie jest gdzie grać spore produkcje, czyli takie 1000+. Panie Adamie, jeżeli chodzi o potencjał telewizyjny Teatru Letniego, to czy pan tu widzi na przykład taki festiwal, no nie wiem, nie chcę popłynąć za bardzo, żeby nie było, powiedziałbym, że festiwal w Sopocie na przykład robi Polsat, czy festiwal w Sopocie robi TVN, czy festiwal w Opolu robi Telewizja Polska. Czy Teatr Letni może mieć potencjał na takie wydarzenie spektakularne pod kątem medialnym i telewizyjnym? Ja miałem tą przyjemność pracować w drugim programie Telewizji Polskiej jeszcze za czasów rządów Niny Terentjew i w Szczecinie żeśmy robili mnóstwo imprez, między innymi w amfiteatrze, z tym, że o ile dobrze pamiętam, to w amfiteatrze były chyba dwa czy trzy pikniki z dwójką, potem były z dwa czy trzy robiliśmy na nabrzeżu przy Chrobrym pod Urzędem Wojewódzkim tam na bulwarach. I robiliśmy potem dwie imprezy, raz na placu Zamenhofa i ty możesz zostać Świętym Mikołajem, jak dobrze pamiętam, i jeszcze gdzieś. Wracając do pytania, dobre jest to miejsce, jeśli chodzi o produkcję, jest przede wszystkim zadaszone i to jest ważne, bo przypominam sobie, że ja miałem takie szczęście, że ilekroć tutaj coś robiłem, to przynajmniej w połowie produkcji tych, które tu zorganizowałem, zawsze padało. I to wszyscy, był taki moment, że kto robił ten Szczecin grochu, a to będzie padało. I to, tak do tego podchodzili. W każdym razie tu jestem zgodny tu z moimi przedmówcami, że obiekt jest naprawdę znakomity. Duża scena, duża przestrzeń, możliwości są naprawdę duże i myślę, że coś tam wymyślimy na to, żeby, ja już może mniej, ale koledzy z racji wieku zdecydowanie więcej, żeby w tym Szczecinie działo się. A był pan taki mówił, moment, że pamiętam był scena. Taki moment, kiedy żeśmy wszyscy narzekali, że nie ma gdzie grać, że nie ma, że nie przyjeżdżają żadne, jak słyszą Szczecin, drugi koniec Polski, o Jezus, znowu kilometrówka, znowu koszty, znowu to... A teraz wszyscy chętnie do Szczecina przyjeżdżają. Brawo, brawo. Przede wszystkim ja mówię i będę podkreślał duży ukłon w kierunku miasta, pana prezydenta i zarządu miasta, że w ostatnich latach tak tych obiektów nam przybyło i możemy rzeczywiście coś tam produkować muzyczno-artystycznego. Robert, to jest tak, że nowy Teatr Letni, czyli nowe rozdanie, w jakimś sensie odcinamy się od historii, czy może ta historia, która no, jest dość bogata, jeżeli chodzi o te kwestie i artystyczne, i historyczne w Teatrze Letnim, Teatru Letniego, nie, też nie, zostaje? Nie wolno się odcinać od historii, moim zdaniem. To były piękne chwile, mieszkańcy przeżywali, niesamowite koncerty. No, dokonała się pewnego rodzaju operacja.
nowe szaty zostały dane królowej, powiedzmy, nazwijmy to w taki sposób. Więc nie, kontynuacja historii jak najbardziej. Ja jeszcze wracając do tego tematu, że tyle jest miejsc, gdzie się odbywają koncerty, ja się z tego bardzo cieszę, bo pamiętam lata 2007-2008, kiedy w Szczecinie mówiono, że tu się nic nie dzieje, że nie ma gdzie koncertować, a to tak się zmieniło i to nie tylko ze sprawą miasta, ale ze sprawą też po prostu ludzi, którzy wzięli sprawę w swoje ręce, czyli organizować koncerty, zobaczyć, że można, że da się i przy pomocy mniejszej, większej różnego rodzaju instytucji, prywatnych sponsorów. No teraz jest rewelacja, jak w weekendy, ile wydarzeń się odbywa. Teatry pełne. Teraz jak się skończy remont Polskiego Teatru, mamy Teatr Polski, mamy Teatr Współczesny, mamy małą wprawdzie, ale świetną pleciugę. I mało tego, ja widzę, chadzając na te sztuki do Teatru Polskiego czy do Współczesnego, widzę ciągle znajome twarze, a więc jest grupa fanów teatru i kiedyś trzeba było jeździć autokarami do Warszawy i pół roku wcześniej kupować bilety. Dzisiaj teatry przyjeżdżają do nas. Fajnie, coś się dzieje. Czy wracając jeszcze do historii, to że nie rezygnujemy, że proszę, ten nazwa zostaje imienia Heleny Majdaniec, czyli to jest historia. Będzie też pomnik Heleny Majdaniec. To warto kontynuować. Zjazd Młodych Gwiazd, który się odbędzie, też będzie w temacie Heleny Majdaniec. Festiwal Młodych Talentów, finał też tutaj się odbędzie, który ma początki swoje w latach 60. Szczecin ma piękną historię muzyczną, koncertową, więc jak najbardziej trzeba o to dbać. Panowie, jeżeli chodzi o, odchodząc na moment od Teatru Letniego, poruszając trochę szerzej temat związany z kulturą, biletami, koncertami, to rzeczywiście, nie da się ukryć, wydarzeń jest całkiem sporo. Po pandemii tych wydarzeń również w Szczecinie odbywa się mnóstwo. Czy szczecinianie chętnie uczestniczą w tych wydarzeniach? I czy jest trochę tak, że w jakiś sposób inflacja, ceny biletów powodują, że to zainteresowanie trochę wyhamowało w ostatnim czasie? Piotrze. No na pewno te czynniki mają wpływ i niektóre z wydarzeń to odczują. No, sądzę, że akurat właśnie wydarzeniom w teatrze letnim to nie grozi ze względu na ten efekt nowości. No ale tak, jakby w branży koncertowej przynajmniej, jeśli chodzi o koncerty tutaj rock, hip-hop, metal, no to się mówi troszeczkę ceny biletów o tym, trochę że widz wybiera trochę uważniej jakby program. No też jest ogromna oferta w tym sezonie, jeśli chodzi o festiwale, jeśli chodzi o koncerty. No jesteśmy po w miarę intensywnej wiośnie klubowej. Już jest ogłoszony program częściowo na jesień, jeśli chodzi o trasy jesienne. Więc tak, no frekwencje czasem są poniżej oczekiwań organizatorów, chociaż z reguły koncerty wówczas są tak samo dobre i myślę, że publiczność jest zadowolona. No panie Piotrze, no to jeszcze tak szczerze, no widzi pan to pewnie jako organizator, że no ceny biletów przed pandemią, pandemii. Nie mam przedstawiciela Filharmonii, ale ja tam patrzyłem ostatnio na występy komercyjne, nie Filharmonii, żeby nie było, no to tam bilety na polskich artystów potrafią sięgać nawet 150-170 zł. Tak, w pierwszej chwili to ten wzrost cen wynikał z tego, że musieliśmy grać dla połowy lub mniej publiczności. No, mogliśmy do sali na 500 osób wpuścić 250, więc no, siłą rzeczy no, gdzieś trzeba było znaleźć te brakujące środki. Natomiast te ceny już zostały na tym poziomie z tego względu, że no koszty po prostu produkcji wydarzenia, na co się składa koszt od hoteli i dojazdu, zatankowanie busa przez wzrost stawek pracowników scenotechniki, pracowników ochrony, czy nawet zakupy do garderoby, tak już totalnie prozaicznie. Więc no niestety, tak jak w każdej innej branży, tutaj ceny poszły trochę w górę. Panie Adamie, pan też o tym mówił przed wejściem na antenę. Tak, absolutnie zgadzam, bo mnie to też dotyka i benzyna i nawet ten, jak tu kolega powiedział, głupi catering też rośnie. No, na to nie mamy wpływu. Powiem inaczej, łatwiej było kiedyś pozyskać sponsora. Dzisiaj już jest nieco trudniej.
zdajemy się tylko na sprzedaż biletów i teraz jeśli tych imprez jest sporo, a jest ich sporo i młody człowiek miałby wydać na 4 imprezy w miesiącu czy 3 imprezy, tak jak pan powiedział, 150 zł, no to już by był to znaczny wydatek dla niego. Dlatego będą przebierali, wybierali kosztem pomniejszania widowni jednej czy drugiej imprezy. Ale ja myślę, że póki co na razie jeszcze nie jest źle. Ja się boję czego innego. Mianowicie, kiedy wrócą ludzie z wakacji, bo wakacje wykupili znacznie wcześniej, domy wczasowe, ośrodki wczasowe, hotele, opłacone były nieco wcześniej i kiedy będzie, zderzą się z tymi wydatkami jesiennymi przy tej galopującej inflacji, to rzeczywiście na czymś będą musieli oszczędzać. I tu będzie jeden z powodów, dla których nie pójdą na 2 koncerty w miesiącu, a pójdą na 1. Oby tylko chociaż na 1. Robercie, no tutaj póki co no nie możemy mówić o tym, że odczuwacie jakoś pewnie brak zainteresowania, bo te koncerty, które się zostały zapowiedziane, z tego co wiem, to są daleko wyprzedane. Tak, tak, ale też patrzymy krok do przodu, więc szukamy, chciałem powiedzieć, kibiców. Szukamy widzów spoza Szczecina, czyli szukamy w tych miejscowościach ościennych też, w tych mniejszych miastach, żeby no stamtąd przyjechali do nas, bo tam koncertów jest w niektórych miejscach mniej albo w ogóle nie ma, więc to szukamy tam, w tamtych kierunkach też, żeby nie tylko mieszkańcy Szczecina, którzy wiadomo, to jest największa grupa odbiorców, ale też mieszkańcy województwa, żeby mogli skorzystać z tego, co tutaj jest proponowane w amfiteatrze. No i też taka chyba rola też amfiteatru, żeby nie był tylko szczeciński, ale sięgał swoimi koncertami, swoją pracą, no szerszy okręg, czyli chociażby nasze województwo. Stał się takim ale miejscem. Tak było. Ja pamiętam, że parkowały tutaj autokary różnych rejestracji z Nowogardu, Goleniowa, Pyrzyc. Przyjeżdżały grupy widzów i oglądałem. Myślę, że przy dobrym wykonawcy, dobrze zorganizowanej imprezie, takich chętnych przyjeżdżających kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset kilometrów, znajdzie się wielu. Panowie, jeżeli chodzi o komentarze, do których wciąż was zachęcamy, drodzy widzowie, to tu pewnie trochę pytanie do pana Roberta. Do Roberta, jeżeli chodzi o repertuar w Teatrze Letnim, to przydałaby się szersza oferta dla seniorów, tak napisał jeden z naszych internautów. Tak, tylko... Wszyscy chrypiejemy dzisiaj. Tak, tak. Co seniorzy słuchają? No i to jest pytanie, bo ja znam seniorów, takich, którzy jeżdżą do Goleniowa na rampę na zespoły metalowe, czy nie wiadomo gdzie, tak? Chodzą na armię i różnego rodzaju inne koncerty. I to pozdrowienie dla Kasi serdeczne, która jeździ na takie koncerty. No jak najbardziej będziemy się starali, żeby te wydarzenia były dla jak najszerszego spektrum. Będą też w planach są wydarzenia towarzyszące, nie same koncerty, żeby tutaj się, bo teren Teatru Letniego też jest dość spory, że będą wydarzenia takie, które chcemy, żeby ten amfiteatr nie żył tylko weekendy, ale też w ciągu tygodnia, więc myślę, że proszę o chwilę cierpliwości jeszcze. Coraz więcej rzeczy będziemy odsłaniać, mówić, zapraszać na nie i myślę, że na pewno coś dla seniorów jak najbardziej się znajdzie. Ja w przyszłym roku będę miał 3, jeżeli wyjdą takie propozycje dla seniorów. Mianowicie z Alkiem Maliszewskim planujemy z orkiestrą w maju zrobić koncert pamięci Zbyszka Wodeckiego z polskimi wykonawcami, czyli to już jest tak, to będzie adresowane dla tej wyrośniętego widza. Planujemy również zrobić taką galę piosenki włoskiej. Alek ma rozległe kontakty z wykonawcami włoskimi. Chcemy zaprosić kilku wykonawców z Włoch, kilku z Polski, którzy będą śpiewali te znane, lubiane, zwłaszcza przez seniorów, stare, dobre włoskie hiciory. No i jeśli wyjdzie z Andrzejem ten Chris de Berg, to też w zasadzie adresowany jest dla widza wyrośniętego, jeśli można tak to określić.
Natomiast młodzież to już tutaj mamy orła. To panowie, podsumowując powoli naszą rozmowę, zanim przejdziemy do mówienia o konkretnych wydarzeniach, to jeszcze Piotrze jedno pytanie. Mówiliśmy bardzo dużo o zaletach Teatru Letniego, czyli zadaszenie, ta nowość, rzeczywiście efekt jest niesamowity. Wady, które już teraz zauważyłeś, no bo mówiliśmy o tym, że rzeczywiście postarać by się tutaj raczej pod sceną nie dało. Czy to jest... To znaczy to trudno i nie chciałbym, żebyśmy tutaj narzekali. To nie jest wada, tylko po prostu jakby no, obiekt jest w ten sposób zaprojektowany pod takie, a nie inne wydarzenia. No rzeczywiście może tutaj nie zaprosimy jakiegoś dużego wykonawcy heavy metalowego, no, który by wymagał rzeczywiście dużego audytorium tutaj stojącego. Z miejscami stojącymi przed sceną. Nie? Rapera byś zaprosił jakiegoś znanego? No ale zaprosiliśmy i to nie jednego, tylko będzie najpierw grupa Problem 3 września, a 24 września odbędzie się specjalna edycja hip-hop festiwalu, gdzie będzie między innymi OSTR, Wanna You i Weber, będzie Kaliber 44, będzie Małpa i Gruby Mielcki, tak więc to będzie taka naprawdę duża hip-hopowa impreza, gdzie tutaj myślę, że to nie będzie przeszkadzało, że część miejsc będzie siedząca. Myślę, że tutaj ktoś się tam pod sceną pewnie znajdzie i będzie dobry klimat. Jakie jeszcze wydarzenia? To jest ten moment, kiedy można o tym powiedzieć. Tak, no to tutaj już dwa zareklamowałem. Tu jeszcze, jeśli chodzi o Problem, to tylko dopowiem, że to jest jeden z paru dosłownie w tym roku koncertów ich projektu Art Brut 1+2, czyli to są te ich materiały, gdzie oddają hołd polskiej muzyce z lat 80. i 90., gdzie te utwory bazują na samplach, fragmentach tych znanych utworów i będą tutaj goście, wystąpią Majka Jeżowska, Artur Rojek, Martyna Jakubowicz i zespół Wanda i Banda w tych utworach właśnie, które są zaczerpnięte z ich twórczości przez Problem. Hip Hop Festival, tutaj już cały skład zaprezentowaliśmy. Otworzymy tutaj ten nasz mały cykl koncertem zespołu Kult, który no gościł w Teatrze Letnim przynajmniej parokrotnie. Ja pamiętam taki koncert na Juwenaliach 12 lat temu dosyć dobrze, bo to były właśnie moje pierwsze wtedy Juwenalia, ja zarazem ostatnie tutaj na tej scenie. I koncert z takim bardzo ciekawym składem, których się nie powtarza nigdzie w Polsce chyba w tym roku, czyli Kaśka Sochacka, Natalia Przybysz i Daria Zawiałów. To będzie takie tutaj potrójne damskie uderzenie 4 września. Zapraszamy jak najbardziej. Panie Adamie, co u pana? Poza tym, co planuję na przyszły rok, dołożę jeszcze w maju, tylko nie wiem, czy miejscem tego koncertu i tego pomysłu będzie amfiteatr, mianowicie Mistrzowie Gitary to projekt Jacka Królika, Sygitowicz, Jurecki, Wojtek Cugowski, nie pamiętam już kto na bębnach. Ja mam taki zwyczaj, zawsze ilekroć ściągam coś z zewnątrz, zawsze zapraszam kogoś ze Szczecina i tutaj zaprosimy na pewno Wojtka Wójcickiego, który wśród pozostałych kolegów mistrzów gitary sam jest mistrzem, z pewnością pokaże się widowni. A w tym roku 21 sierpień, niedziela, godzina 18, kabaret Moralnego Niepokoju i goście. I wśród tych gości będą również Szczecinian, nie? Dzisiaj już mogę zdradzić, że będzie na pewno Michał Janicki, Kasia Buja, Kazuba. I oprócz tego Manie Kopania, jeżeli zdrowie dopisze, Zbyszek Buczkowski i Artur Barciś. To już taki fajny skład i to myślę, że tego zapraszam tego słuchacza seniora, bo to taki skład, który z pewnością będzie mu odpowiadał.
Robert, Dawid Podsiadło, festiwal, wielkie wydarzenie. Tak, 6-7 sierpnia Amfitius, oczywiście, tak jak najbardziej. Ale to nie tym zaczynamy, bo zaczynamy Szczecińskimi Dniami Otwartymi 29-30 lipca, czyli to będzie pierwsze wydarzenie artystyczne tutaj na scenie. I tu wystąpią szczecińscy artyści, to wydarzenie jest niebiletowane. A już też, skoro zdradzę też taką niespodziankę, że 26, 27, 28 będzie możliwość zwiedzania tutaj tego amfiteatru. Będą grupy oprowadzane przez przewodnika. O tym to jeszcze będziemy szczegółowo informować, czyli wcześniej, żeby tutaj można było zobaczyć. A 29, 30 zaczynamy wydarzeniami artystycznymi. Cały dzień, dwa dni przeznaczona scena dla szczecińskich artystów. 6-7 sierpnia wspomniany Amfitius, Podsiadło, Brodka i inni, Ralf Kamiński. Bardzo dobre wydarzenie, dwudniowy festiwal. 12 sierpnia Odyseja Henry Seroki. No to będzie piękne multiwidowisko. To ten amfiteatr, to widzieliśmy na filmach, jaką tutaj... No, iluminacja jest spektakularna, tak, to prawda. Tak. I ta Odyseja Henryka Seroki, nie dość, że muzyka, to jeszcze będzie dołożony do tego piękny obraz i to będzie 12 sierpnia. 19 sierpnia Michał Szpaki, Zjazd Młodych Gwiazd. To wydarzenie, o którym już wspomniałem, Zjazd Młodych Gwiazd odbywa się po raz szósty. To utalentowana młodzież z całej Polski będzie śpiewała utwory Heleny Majdaniec. No i gwiazdą będzie Michał Szpak. No i 27 sierpnia to Golec Orkiestra również tutaj wystąpi. Więc jak widzicie, drodzy widzowie portalu w Szczecinie.pl, dużo tych rzeczy w Teatrze Letnim będzie się działo. Tutaj jeszcze jest trochę takiego budowlanego nieporządku dookoła, ale jak widzicie, no inwestycja jest już zakończona i wygląda naprawdę spektakularnie. To panowie, jeszcze po dosłownie 10 sekund. Koncert, który zapamiętacie do końca życia z Teatru Letniego, sprzed oczywiście remontu, to jaki byłby koncert, Robert? Który był? Tak, no oczywiście. Może wspomnienie to, muzyczne. To może być śmieszne, ale Majka Jeżowska tutaj. Sprzed lat? Sprzed lat, no kilkunastu. Kilkunastu. Panie Adamie. Ja dwa koncerty muszę, bo to dwa mniej więcej na tym Republika i pamiętam jak Grzegorz miał problemy z fortepianem. Z pianinem, przepraszam, nie z fortepianem. Przywieźli pianino, które nie stroiło. I półtorej godziny czekaliśmy, aż instrument zostanie doprowadzony do tego. I drugi to Perfekt, jeszcze z Hołdysem, to też pamiętam. Też dla mnie, bo to wtedy zaczęła się moja przygoda z Perfektem, więc... Czy to też historia, jakby nie patrzeć zdecydowanie. Piotrze. No ja nie mam tutaj aż tylu wspomnień jako osoba, która też się przeprowadziła do Szczecina w momencie, jak rzeczywiście tutaj już się niewiele przed remontem działo, ale na pewno ten kult i wówczas w trakcie Juvenaliów również był koncert taki totalnie wyprzedany, Happy Set i Strachy na Lachy, gdzie no rzeczywiście był świetny klimat i nie było gdzie szpilki wcisnąć. Więc nowe wspomnienia będziemy tworzyć już od tych wakacji. Teatr Letni, jak nasi goście mówili, będzie tutaj czynny, a my mieliśmy okazję przeprowadzić rozmowę, zanim jeszcze inni mieli okazję tutaj być, przebywać i zobaczyć, jak to miejsce będzie wyglądać. Panowie, dziękuję, że przyjęliście zaproszenie. Robert Grabowski, Szczecińska Agencja Artystyczna. Bardzo serdecznie dziękuję. Adam Drochulski, Agencja Event Art. Dziękuję pięknie. Oraz Piotr Trafny, Koncerty Szczecin.pl i Klub Kosmos. Dziękuję bardzo. W tymże jakże wspaniałym składzie zakończyliśmy ósmy sezon programu Studio w Szczecinie.pl. To już 4 lata, kiedy spotykamy się co wtorek i spotykać się co wtorek będziemy nadal, ale po wakacyjnej przerwie, a więc w tym naszym cyklicznym trybie widzimy się we wrześniu, ale mam nadzieję, że z powodu innych wydarzeń w mieście widywać się będziemy zdecydowanie częściej. Śledźcie portal w Szczecinie.pl na bieżąco. Michał Kaczmarek, kłaniam się, bardzo dziękuję i do zobaczenia.